8.30. Fakty w RMF FM ma dla nas Karolina Michalik. Uwaga, kierowcy, zablokowana A2 w pobliżu węzła Jordanowo w Lubuskiem. Jak przed momentem usłyszeliśmy od służb Autostrady Wielkopolskiej, doszło tam do zderzenia co najmniej 3 pojazdów. O poranku nie przejedziecie zarówno w stronę Świecka, jak i Warszawy. Na trasie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej 2 godziny. Najnowsze doniesienia z dróg na pewno w porannych faktach RMF FM. A problemy z przejazdem także na Krajowej 19 na odcinku Radzeń Podlaski-Lubartów. W pobliżu miejscowości Firlej samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A kierowcy, dzisiaj bądźcie ostrożni za kierownicą. Służby ostrzegają przed trudnymi warunkami na Podlasiu i Mazowszu. Tam może być ślisko. Deszcz i deszcze ze śniegiem możliwe są dzisiaj w Śląskiem, Małopolsce, Świętokrzyskiem, Łódzkiem, na Lubelszczyźnie i na Opolszczyźnie. A na gorącą linię RMF FM informujecie także o ciężkim śniegu zalegającym na dachach. Wieczorem i w nocy w wielu miejscach padał deszcz ze śniegiem. Najnowsze informacje o pogodzie także w faktach za pół godziny. A teraz jeszcze jedno ostrzeżenie. Ratownicy Tobr ogłosili 2 stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Jest zapowiadany intensywny opad śniegu z mocnym wiatrem. Prognozowana jest chwilowa poprawa pogody na zasadzie, że przestanie padać śnieg w sobotę, ale już znowu od niedzieli znowu mamy kolejną falę opadu śniegu. Także no w tej chwili te warunki absolutnie nie są sprzyjające do chodzenia po górach. Ostrzega ratownik dyżurny Topr Andrzej Maciata. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. Witamy Krzysztofa Ziemca i jego gościa. Robert Biedroń jest dziś naszym gościem, jeden z przewodniczących Nowej Lewicy i europosłów Lewicy. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie redaktorze. Ubrany elegancko, może nie pod krawatem, ale koszula, marynarka, czyli po cywilu. Dziękuję. Jeszcze. Idzie pan, właśnie jeszcze, idzie pan w kamasze, czy nie? Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie brany w kamasze, bo ostatnio to się zresztą źle kojarzy. Ja przypomnę, chyba w 2007 roku Ludwik Dorn chciał brać lekarzy. Świętej pamięci. Świętej pamięci chciał brać lekarzy w kamasze i to się źle skończyło. I dzisiaj, patrząc na komentarze w internecie tych młodych ludzi, to dlatego rządu też się źle skończy, bo dzisiaj młodzi ludzie nie chcą być traktowani jak mięso armatnie, a chcą być traktowani podmiotowo. Czasy się zmieniły, żyjemy w innej rzeczywistości. Ale Ukraińcy bronią ojczyzny, młodzi, starsi idą do wojska, często wracają z Polski, żeby tam pojechać i zasilić armię. Tylko że Ukraińcy nie są częścią NATO, Ukraińcy nie są częścią Unii Europejskiej, nie wydawali 100 miliardów złotych każdego roku, a tyle ostatnio wydajemy, na obronność. Ukraińcy byli w całkiem innej sytuacji, a Polacy są w innej sytuacji. Dzisiaj młodzi ludzie potrzebują wsparcia psychologicznego, to jest jeden z największych przyczyn samobójstw, depresji, tak. A nie karabinu w ręce. Tego potrzebuje dzisiaj. To jest tylko młodzież. Takie krótkie szkolenie na wypadek, że żyjemy dzisiaj w takim świecie, w jakim żyjemy. On jest bardzo groźny, niebezpieczny. Dlaczego nie pójść do takiego wojska, takiego półwojska na 2-3 tygodnie? Po pierwsze, to jak zwykle ten rząd kluczy i nie daje jednoznacznych informacji, kto w te kamasze ma być zabrany. Pierwsze informacje były całkowicie inne niż dzisiaj, a dzisiaj nie wiemy, czy te informacje, które są podawane, są też prawdziwe, bo ustawa o obronie ojczyzny mówi bardzo ogólnie w tej kwestii. Więc wydaje mi się, że ważne jest, żeby ta polityka informacyjna rządu była spójna i jednoznaczna. No dobrze, w tej a gdyby sprawie. Przyszedł do pana tak zwany bilecik, kiedyś tak to się mówi, bilet z WKU. Odrzuci pan ten bilet, czy się stawi do komisji? Ja sobie nie wyobrażam, że moim generałem mógłby być Błaszczak, Macierewicz albo Kaczyński, panie redaktorze. No, myślę, Błaszczak że większość... nie będzie generałem, bo nie ma takiej możliwości. Pan, ale będzie odpowiadał za te kwestie politycznie. Nie chciałbym w żadnej mierze podlegać ludziom, co do których mam wątpliwości. Nie tylko, że militarnie, obronnie, ale także jeśli chodzi o styl uprawiania polityki, poprowadzą nas w dobrym kierunku. Jeśli ojczyzna da rozkaz, kiedyś takie słowo piosenki były, to staniemy jak chyba jeden las. Jak ojczyzna da rozkaz, to będziemy o tym rozmawiali. Dzisiaj ta ojczyzna tym młodym ludziom, których chce brać w kamasze, nie zapewnia podstawowej opieki zdrowotnej, nie wspiera ich, jeśli chodzi o sytuację w szkole. Zostawiała ich przez wiele lat samych sobie i ci młodzi ludzie zagubieni w internecie, zagubieni w tej szkole, zagubieni w swoich problemach, dzisiaj mają się stawić na rozkaz Macierewicza, Błaszczaka czy Kaczyńskiego? Macierewicz już nie z wojskiem chyba nie wspólnego. To pan
nie widział, jak on żyje na bogato, że tam ochrona nadal, limuzyny i w ogóle. To jest naprawdę... Dobrze, Wielu. Ale panie pośle, wzywał pan kiedyś profesor Pawłowicz, pan kiedyś wzywał, zapraszam może tak bardziej, tak? Na dwutygodniowe szkolenie w wojsku, kiedy ona zarzucała panu brak męskich ona zdolności. Ona nas zaprosiła i powiedziała, tam kilka osób zaprosiła do tego przeszkolenia. No, akurat z panią Pawłowicz bym chętnie na taki obóz wyjechał, tylko że boję się, że akurat ją będzie właśnie chronił immunitet. Proszę zobaczyć, że te zapowiedzi są sprytne. Tam do wojska nie pójdzie właśnie żaden polityk PiSu, bo ich będzie chroniła legitymacja poselska. Nie pójdzie wielu ludzi tej władzy, a pójdą zwykli ludzie, ale którzy będą traktowani jak mięso armatnie. Posłowie chyba też nie pójdą, także chyba nie ma pan się czego obawiać. Ja mam nadzieję, że tutaj będą jakieś w tej sprawie jasne reguły, ale widać, że są wyjątki i takie osoby jak pani Pawłowicz na pewno nie spotkają się ze zwykłym człowiekiem. A Marianna Schreiber mówi, że sama pójdzie, sama chce. Widzi pan, zawstydza pana? Mnie generalnie zawstydza, co tam pani robi, więc nie chciałbym wchodzić. Panie pośle, czy opozycji uda się odwołać Zbigniewa Ziobrę? Ważne głosowanie w tym najbliższym tygodniu. Wiem, że pan jest europarlamentarzystą, ale wie pan, co w trawie piszczy. Jestem też współprzewodniczącym partii i wiem, jak klub będzie decydował. Oczywiście, że tak. Wszystko, co doprowadzi do podziału w Zjednoczonej Prawicy, co jest w stanie doprowadzić do tego, że Ziobro nie będzie szkodził Polsce, jest miodem na me serce. Tylko, że już nie teraz historia pokazała, że kiedy, szczególnie wobec właśnie Zbigniewa Ziobry, tak bardzo nielubianego polityka przez opozycję, były różne okazje, żeby go odwołać. Nigdy to się nie udało. Zawsze kogoś zabrakło. Dzisiaj sytuacja jest inna. Dzisiaj duże prawdopodobieństwo, i schodzą nas takie słuchy zresztą, że może zabraknąć posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogą nie trafić na salę. Celowo? Różne słyszę plotki, ale słyszę to proszę się podzielić ręki, ze słuchaczami, że może zabraknąć głosów, żeby obronić Zbigniewa Ziobrę tym razem, ze względu na pieniądze z KPO, ze względu na środki unijne. Zostały nam, panie redaktorze, 3 tygodnie, żeby Polska zdobyła te środki, bo 70% środków trzeba zakontraktować do końca tego roku. Jeżeli to się nie wydarzy, to stracimy te pieniądze. Znaczy, to jest katastrofa jakaś. To będzie pierwszy rząd od 2004 roku, od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, który tych pieniędzy Polkom i Polakom nie dowiezie. No, Węgrzy są w podobnej sytuacji, ale zostawmy Węgrzy. Rząd w Polsce, nie było jeszcze takiej sytuacji. No ale Węgrzy, ja przypomnę, Węgrzy to miał być nasz najbliższy sojusznik. Zostaliśmy w tej oślej ławce z Węgrami, którzy dzisiaj mają zablokowane środki, bo próbowali oszukiwać Komisję Europejską. Ale jeszcze wrócę do Zbigniewa Ziobry. Pan sugeruje, że to jest taka trochę zemsta niektórych polityków PiSu, żeby w ten sposób jakoś, no... Nie. Podziękować Zbigniewowi Ziobrze? To jest i zemsta, i pragmatyzm. I zemsta przez to, co robi Zbigniew Ziobro i utrzeć mu nosa. I to jest pragmatyzm, ponieważ oni też wiedzą dobrze, że bez tych pieniędzy z Unii Europejskiej sobie nie poradzą. A to jest bardzo dobry moment. Opozycja wystawiła im Ziobrę na coś, co dzisiaj może im się przydać do tego, żeby pójść do przodu, jeśli chodzi o środki unijne. Tylko tak na logikę. Unijne. Pan mówi, że tych pieniędzy nie będzie. Zbigniewa Ziobro odwołają. Nie będą mieli już wystarczającej większości w Sejmie. Jeżeli odwołają Zbigniewa Ziobro, będzie można szybciej w tej sprawie procedować, bo my jako opozycja zadeklarowaliśmy. Zresztą, panie redaktorze, akurat Lewica jest racjonalna w tej sprawie. My zawsze popieraliśmy przyjęcie KPO. No to pamiętam. Zawsze za to was krytykowała Platforma, było rozszerzenie. I za to byliśmy krytykowani, a dzisiaj ta sama Platforma mówi, pieniądze są potrzebne. I cała opozycja mówi jednym chórem, pieniądze są potrzebne. Szkoda, że wtedy tak nie mówili. Ale już musztarda po obiedzie. Idźmy dalej. Te pieniądze są potrzebne i te pieniądze się Polsce należą, ale trzeba odblokować kilka rzeczy. Ustawę wiatrakową. No to o tym porozmawiamy. Jeszcze tylko na sekundkę wrócę do Zbigniewa Ziobry. Myśli pan, że jeśli by się udało opozycji go w tym momencie odwołać w Sejmie, to jego dni w rządzie też są policzone wtedy? Nie wiem. Takich plotek nie znam. Znam plotki, że kilku parlamentarzystów PiSu nie chce przyjść na głosowanie w sprawie odwołania Ziobro, żeby pomóc opozycji. Pewnie pan nazwisk nie ujawnia, ale że może frakcję pan powie, z której grupy ci wiem, posłowie są. Wiem, że część kolegów już sprawdza zamki w toaletach sejmowych. Nawiązuje pan do tego, co było na początku lat 90. To był minister Dyka, który się zakleszczył w toalecie. No dobrze, a dużo tych osób może być? Nie wiem, panie redaktorze. No, słyszałem, że ta liczba jest odpowiednia do tego, żeby opozycja odniosła sukces. Ciekawe dni w Sejmie nas czekają w tym tygodniu, bo też będzie wniosek o powołanie komisji weryfikacyjnej do spraw polityki energetycznej. Jak zagłosuje Lewica?
Lewica uważa, że w tych sprawach oczywiście przez wiele lat doszło do wielu zaniedbań, tylko dzisiaj PiS-owi nie daje się żadnych instrumentów, których PiS mógłby doprowadzić do, nie wiem, do jakichś targów politycznych. To PiS rządzi przez 7 lat. Zobaczymy, będziemy o tym rozmawiali, zobaczymy w jakiej formule będzie ta komisja zaproponowana i będziemy o tym wszystkim rozmawiali. Akurat jako klub nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie. Czyli jest szansa, że poprzecie. To bardzo ciekawe, dlatego że Platforma absolutnie mówi, że nie. Znów pan, ponieważ ta komisja weryfikacyjna będzie zajmowała się także latami rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie przypomnę, w sprawie na przykład Atomu nie zrobiono nic, a płacono ogromne pieniądze spółkom, które za to odpowiadały. Jeśli chodzi o rozwój OZE, można było zrobić dużo więcej i tak dalej. Uzależniano nas dalej od węgla putinowskiego, więc każdy z tych rządów ma coś na sumieniu i każdemu będzie zależało na to, żeby w ich sprawie niewiele wynikło. My jako Lewica chcemy transparentności w tej sprawie. Zobaczymy, jaka będzie propozycja tej komisji. Nie mamy jeszcze stanowiska jako klub. Ciekawe, co na to Leszek Miller, dawny premier, który też ma coś na sumieniu energetycznego, ale o tym już porozmawiamy w internecie. Zapraszamy rmf24.pl i radio internetowe rmf24. Robert Bierdoń jest naszym gościem. Przypomnę, dziękujemy słuchaczom. Zapraszamy do internetu. Dziękuję. No to wrócę do tego pytania, może tak chętnie Lewica chce poprzeć tą komisję, bo ona nie zajmie się rządami Leszka Millera. Te rządy, jak pamięta pan pewnie, były tymi rządami, które przecięły jak masło nożem kontrakt na Baltic Pipe, bo wtedy rząd Jerzego Buzka, to był jeszcze 2001 rok, podpisał taką wstępną umowę. Leszek Miller jako premier tą umowę wyrzucił do kosza. Wie pan, rozmawia pan z osobą, która wtedy ja była wiem, nastolatkiem. Ja wiem, pana... Naprawdę? No tak, to trochę tam... Ale interesował się pan polityką. Interesowałem się politykiem, polityką i interesowałem się pewnie działalnością też premiera ówczesnego, ale to naprawdę są tak zamierzchłe czasy, to była całkiem inna sytuacja. Ja uważam, że nie powinniśmy dawać narzędzia politycznego PiS-owi do zbijania kapitału politycznego, do jakiejś próby dzielenia znów Polek i Polaków. Być może to nie jest też najlepszy czas, żeby dzisiaj bawić się w rozliczenia. Tak jak mówię, nasz klub nie ma jeszcze w tej sprawie stanowiska. Zobaczymy, w jakiej formule zostanie zaproponowana ta komisja i będziemy o tym rozmawiali. Ale mnie, jako osoby, która od lat walczy o to, żeby Polska była krajem zielonym, bezpiecznym, jeśli chodzi o oddychane powietrze, z tanią energią, z niskimi rachunkami za prąd. Ja mam żal do wszystkich tych rządów, bo naprawdę niewiele zrobiono. Ja byłem prezydentem Słupska i widziałem, jak można wiele zrobić w tej sprawie. Jak można stawiać panele fotowoltaiczne, że wiatraki można stawiać, że można nas było przez lata uniezależniać od tego putinowskiego... Niektórzy pewnie spali, a inni może węgla. Zlekceważyli problem. Jeszcze wrócę do Leszka Millera, bo pan pamięta, gdyby wtedy ten rurociąg Baltic Pipe powstał, to my byśmy mieli już gaz od chyba 2008 roku, ten norweski. Dzisiaj moglibyśmy leżeć na złocie, spać spokojnie. Moglibyśmy, no i dlatego mam żal do wszystkich poprzednich ekip, że niewiele w tej sprawie zrobiono, że stawiano nie na tego konia, na którego trzeba. Bano się powiedzieć jasno i wyraźnie, że węgiel nie jest wcale polskim złotem, a przypomnę, prezydent Andrzej Duda do niedawna jeszcze mówił, że to jest polskie złoto. A niektórzy tak mówią do dziś. To jest skandal, że węgla nie wydobywamy. Niektórzy do dzisiaj że kopalnie tak są mówią. Zamknięte. Uważam, że oczywiście sprawiedliwa transformacja jest potrzebna w tej sprawie, ale ona musi być też sprawiedliwa, bo górnicy mają swoje też lęki, jeśli chodzi o to, jak byli traktowani w przeszłości, że zostawiano ich samych sobie i kopalnie oczywiście trzeba stopniowo wygaszać. My jako Lewica mówimy to od dawna, ale w sposób sprawiedliwy dla tych, którzy tam pracują i dla całego przemysłu wydobywczego w Polsce. I tak się niestety nie działo przez lata, więc trudno dzisiaj o zaufanie ze strony górników i ludzi pracujących w tej branży. Mówi pan o ustawie wiatrakowej, jeśli właśnie mówimy o energetyce. Lewica na pewno ją poprze, prawda? Tak, oczywiście. Ale coś z tą ustawą się złego stało, bo rzecznik PiS-u powiedział, że na tym posiedzeniu teraz tego Sejmu ona chyba nie będzie procedowana, bo czegoś tam w niej zabrakło, coś tam, jakieś są spory w łonie Zjednoczonej Panie Prawicy. Panie redaktorze, i to jest straszne, ponieważ ja to historię słyszę od dawna i słyszę też komisarzy unijnych i z gabinetów komisarzy dostaję informację, że Polska wcale nie robi postępów, jeśli chodzi o negocjacje z KPO. Pan nowy minister do spraw europejskich jeździ do Brukseli i dopiero się rozeznaje w sytuacji. I to jest niebezpieczne. No jakżeż, on mówi, że już wszystko jest na dobrej drodze, to już jest jego kolejna
kolejna wizyta. Komisarze mówią, że nadal potrzeba spełnienia podstawowego warunku czy realizacji kamieni milowych. I tak się do dzisiaj nie stało. I w tej sprawie... Ale minister mówił, że zabrakło nam dosłownie tych kilku kamieni. No, tak, dobrze, mówił. Wszystko jest na dobre... Bliżej niż dalej. Ale on ma rację akurat w tej sprawie. Jest kilka kamieni, tylko że żaden z nich nie został nawet jeszcze zrealizowany, a co dopiero złożenie wniosku. Przypomnę, zostały nam 3 tygodnie do końca roku, w tym święta i Nowy Rok. Naprawdę kibicuję temu rządowi, żeby zdążyli, bo Lewica zawsze kibicowała, żeby te środki trafiły do Polski, ale niestety czarno to widzę. Dlaczego? Bo nawet minister finansów ostatnio mówiła, że już jest bardzo, bardzo blisko. Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że pozycja Polski przez lata, przez sam PiS była podważana w Unii Europejskiej. Dzisiaj ciężko jest wrócić do tej gry i ciężko jest zbudować zaufanie w Unii Europejskiej, kiedy cytuję wspomnianą już pani poseł Pawłowicz, mówiono na flagę unijną szmata, kiedy mówiono, że jesteśmy pod okupacją brukselską. I po drugie oczywiście niejednoznaczne stanowisko Zjednoczonej Prawicy i Zbigniewa Ziobry pójście pod prąd interesowi kraju. I te dwa czynniki wpłynęły na te opóźnienia i to jest wielki błąd. I dzisiaj myślę, że szczególnie premier Morawiecki zorientował się, że jest tak naprawdę to już ostatni dzwonek, żeby te środki zdobyć i to jest bardzo niebezpieczne. Myśli pan, że Zbigniew Ziobro rzeczywiście autentycznie jest jedyną przeszkodą, żeby tych pieniędzy w Polsce nie było? Nie, jedyną, dwie. Pierwsze to zniszczona pozycja Polski. Ja widzę w Brukseli. My nie mamy żadnej pozycji, panie redaktorze. I mu to jest ze smutkiem, ponieważ Polska jest 5. krajem, jeśli chodzi o wagę w Unii Europejskiej. Moglibyśmy naprawdę być graczem, który siedzi przy stole z największymi Unii Europejskiej, a dzisiaj siedzimy na karnym mierzyku w Unii Europejskiej. Jesteśmy traktowani naprawdę jak ludzie, którzy nie tylko podważają fundamenty Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć, co ten rząd robi. To znaczy, w Unii Europejskiej Polska znana jest jako ta, która zakazuje praw kobiet, wprowadza strefy wolne od LGBT. No, idzie pod prąd temu, co idzie z Europy Zachodniej. A kto robi takie rzeczy na naszym kontynencie? Jest jeden taki lider, nazywany zresztą dzisiaj dyktatorem i autokratą, który mówi bardzo podobne rzeczy. I nazywa się Władimir Putin. Tylko, panie pośle, czy to powinno mieć coś wspólnego? Bo ja rozumiem, że pan jest przeciwko temu, ale czy to powinno mieć jakiekolwiek znaczenie przy KPO. Tak. To są sprawy techniczne. Te kamienie milowe, które pan mówi, dostajemy pieniądze. Ba, sami wpłacamy do tego budżetu też pieniądze. A panie redaktorze, to są pieniądze podatników europejskich, wszystkich. Ale też i Polaków. Ale też Polaków, ale dług jest wspólny. I umówiliśmy się na pewne wartości, na pewne fundamenty, jeśli chodzi o traktaty, które są tam zapisane. Na przykład praworządność, na przykład szacunek, tolerancję i tak dalej, i tak dalej. No wszystkie te wartości, które powszechnie znamy. Jeżeli one są podważane, to proszę nie dziwić się podatnikowi z Hiszpanii, z Belgii czy z Francji, który łapie się za kieszeń i mówi sorry, ale ja nie chcę finansować Kaczyńskiego, który jest podobny do Putina. Polscy podatnicy mogą powiedzieć, my też nie chcemy finansować tamtych, tylko, tak? Że polscy którzy myślą zupełnie inaczej niż my. Panie redaktorze, polscy podatnicy zgodzili się na te traktaty, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a premier Morawiecki zgodził się na kamienie milowe. A więc zgodziliśmy się na respektowanie tych reguł gry, których dzisiaj polski rząd nie respektuje. Pan mówi, że Polska nie ma żadnej siły w Brukseli, ale to chyba, jeśli dobrze pamiętam, dzięki właśnie naszym europosłom Parlament Europejski przyjął tę rezolucję, nie wszyscy byli za, uznającą Rosję za kraj sponsorujący czy finansujący terroryzm. Tak. To nasza siła. To nasza siła i... Czyli jednak mamy pozycję. Ja też głosowałem za tym, tylko że proszę pamiętać, że w Polsce się to nie udało. Siłą Macierewicza. Pytanie dlaczego? To pan poseł Macierewicz zgłosił tą poprawkę, która doprowadziła do tego, że projekt zaprezentowany zresztą przez Lewicę, sam go osobiście prezentowałem w Sejmie, został odrzucony poprawką Macierewicza i to jest katastrofa. To znaczy, ja nie wiem, w co gra Macierewicz, ale jest to bardzo niebezpieczna dla Polski gra. PiS mówi, że to właśnie Platforma się przestraszyła i nie chciała. Nie, panie doktorze, akurat tą sprawę znam osobiście, naprawdę. Znaczy, nie można tak już oszukiwać. Była poprawka Macierewicza, przez to został zburzony kompromis dotyczący tej ważnej uchwały. Przypomnę, wszystkie kraje, które dzisiaj stoją w bezpośrednim zagrożeniu Rosją, a więc Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, przyjęły tego typu uchwały, nazywając stojąc po dobrej stronie mocy. Panie doktorze, też to jest jeszcze jedna rzecz, zwrócę uwagę i mówię to znów z perspektywy europejskiej. Jeżeli my Polacy nie będziemy czuli, co trzeba w sprawie Ukrainy robić, to proszę nie oczekiwać, że Portugalczycy, Hiszpanie to wyczują. Dla nich to jest bardzo abstrakcyjna często rzecz. Naprawdę ta wojna jest o nich tak daleko, że oni tego nie dostrzegają. To wiem. Powinniśmy być awangardą pokazywania, w jakim kierunku trzeba iść i jak traktować Rosję.
Uda się przełamać ten pas, impas w polskim Sejmie w tej sprawie? My jeszcze jako Lewica jeszcze raz zaproponujemy ten projekt uchwały, bo on jest bardzo potrzebny. To znaczy, to jest narzędzie do tego, żeby postawić Federację Rosyjską dzisiaj w jednym szeregu z Syrią, z Koreą Północną, z Iranem, tam gdzie jest ich miejsce. Jeżeli tego nie zrobimy, to za tym nie pójdą odpowiednie sankcje i na przykład Orban będzie miał, najbliższy przyjaciel Kaczyńskiego, będzie miał nadal możliwość, nie żeby... Nie wiem, czy jeszcze, ale kiedyś. Ale blokuje nadal 18 miliardów euro pomocy dla Ukrainy. Orban. Nie wiem, czy jeszcze przyjaciel, to chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że już nie. Włodzimierz Czarzasty chce iść razem z Tuskiem na jednej liście wyborczej, a Robert Biedroń? Akurat, wie pan, ja i Władek jesteśmy przyjaciółmi i razem prowadzimy Nową Lewicę i w tej sprawie mamy zawsze uzgodnione zdanie. Ja uważam, że powinniśmy iść na takiej liście, podobnie zresztą jak Władek Czarzasty, która będzie najbardziej skuteczna dla opozycji. Jeżeli wspólna lista z Tuskiem będzie najbardziej skuteczna dla opozycji, to trzeba iść z Platformą Obywatelską do tych wyborów. Ale dzisiaj to nie my jesteśmy maruderami wspólnej listy. My mówimy, że trzeba tutaj pragmatycznie patrzeć na sondaże i oczekiwania wyborców. Są inni i trzeba pytać o wspólną listę. Zresztą, panie redaktorze, wczoraj ukazało się takie badanie jednej sondażowni. Tak. Bardzo ciekawe, bardzo, prawda? Ciekawe, które pokazuje, że wcale opozycja nie zyskuje więcej na jednej liście, a zyskuje najwięcej idąc samodzielnie. To ja zacytuję te badania. To były badania dotyczące skuteczności Donalda Tuska jako tej osoby, lidera, tak, który czy skutecznie, czy nieskutecznie realizuje plany przejęcia przez opozycję władzy. 46% badanych uważa, że Donald Tusk nieskutecznie realizuje plan przejęcia władzy. To problem bardziej Donalda Tuska i Platformy, czy całej opozycji? No bo Platforma jest jednak liderem opozycyjnych wszystkich dzisiaj ugrupowań. Platforma jest przyzwyczajona do roli hegemona na opozycji i tak też zwykła traktować swoich partnerów. I to źle wróży wszystkim, ponieważ do załatwienia są konkretne rzeczy. Nie tylko przejęcie władzy po PiS-ie, to jest fundamentem, ale także utworzenie przyszłego rządu. I my jako Lewica mówimy, porozmawiajmy o przyszłym rządzie, o programie. O tym, co w programie ma mieć ten przyszły rząd. I tutaj już zaczynają się schody. Tutaj już oczywiście nasi koledzy z hegemonicznej strony sceny politycznej nie chcą o programie rozmawiać z nami. Nie chcą pokazać Polkom i Polakom, co jest ważne. Im wystarczy program odsunięcia PiS-u od władzy. A dla nas i dla wielu jest... wyborców też to jest program podstawowy. Tak, tylko że ja nie chcę, żeby wrócił Kaczyński, bo Kaczyński przyszedł dlatego właśnie, że nie było najlepiej wcześniej przed Kaczyńskim. Ja chcę, żeby po prawie 19 latach obecności Polski w Unii Europejskiej, w Europie, Europa przyszła do Polski. Żebyśmy mieli europejskie standardy praw człowieka, żebyśmy mieli europejskie standardy klimatyczne, żebyśmy mieli europejskie pensje i emerytury. Tego chcę dla Polski. I o tym Lewica jest gotowa rozmawiać. Zresztą w najbliższą niedzielę, jutro, będziemy pokazywali ABC Lewicy. To powody, dla których Lewica powinna rządzić w Polsce. No to niech poznają te powody nasi słuchacze. Nie mogę dzisiaj powiedzieć, panie redaktorze. Bo ja pamiętam czasy, kiedy Lewica rządziła i w latach 90. i później właśnie, kiedy Leszek Miller przeszedł do władzy. Gigantyczne mieliście wtedy poparcie, 40 parę procent, to jest jeszcze więcej niż dzisiaj PiS i potem wszystko stopniało, prawie do zera. Dlatego, że niektórzy z nas uwierzyli, że jest trzecia droga, liberalna, że trzeba odchodzić od wrażliwości lewicowej i trzeba budować liberalizm. Przypomnę, była taka fascynacja Tony Blairem na polskiej lewicy. I to był błąd oczywiście, bo zostawiono wielu ludzi z tyłu. A trzeba pamiętać, że dzisiaj w Polsce 1 600 000 ludzi żyje na skraju ubóstwa, że kobiety mają mniej praw niż kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku. 45 000 ludzi dzisiaj choruje albo umiera z powodu smogu w Polsce każdego roku. Czyli ten program ABC Lewicy to jest powrót do takich prawdziwych lewicowych korzeni? Takich, to jest tam, gdzie Lewica powinna zawsze być. To jest powód, dla którego Lewica powinna współtworzyć przyszły rząd, żebyśmy zrobili krok, dwa kroki, trzy kroki do przodu i dogonili, doszusowali ten europejski peleton. Czuję, słuchając pana, że z Platformą trochę wam nie po drodze, bo Platforma jest jednak bardziej ugrupowaniem liberalnym. Panie redaktorze, ja uważam, że w Niemczech na przykład Lewica współrządzi z takim ugrupowaniem jak Platforma Obywatelska i nie wygląda to najgorzej. Liberałowie tam współrządzą z Lewicą jako ten mniejszy partner, bo przegrali te wybory, ale jednak rządzą z Zielonymi. I takie koalicje są możliwe z liberałami, ale oczywiście oni muszą zrozumieć, że szczególnie w czasach kryzysu ta fala uderza najmocniej w tych najsłabszych, w tych, którzy nie są w stanie spłacać kredytów, nie są w stanie wysłać dziecka na wakacje, nie są w stanie zapłacić rachunków za gaz, ledwo wiążą koniec z końcem. I Lewica musi być w rządzie, żeby być gwarantem interesów tych ludzi. Ostatnie pytanie, a co z ludźmi z PPS-u? Oni jutro na tej konwencji będą? Oni się z wami
połączą, czy im bliżej już dzisiaj do Platformy, mimo że nazwa PPS zobowiązuje do zupełnie innego chyba spojrzenia na lewicowość? Nie wiem, ale źle się stało, że PPS nie jest dzisiaj z nami i zrobię wszystko, żeby PPS wystartował z nami na liście i zapraszam przewodniczącego Koniecznego na wspólne listy. Jest świetnym senatorem. Chciałbym, żeby był w jednej drużynie, bo lewica zawsze wygrywa, kiedy jest zjednoczona, a przegrywa, kiedy się dzielimy. Ale jutro będą z wami? Dostali zaproszenie? Dostali zaproszenie. Mam nadzieję, że przewodniczący Konieczny będzie jutro z nami. Robert Biedroń, jeden z przewodniczących liderów Nowej Lewicy i europoseł też Lewicy. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, dobrego, spokojnego dnia. Do zobaczenia.